Rok 2023, można by powiedzieć, jest za nami. Co ja mogę na temat tego roku powiedzieć? Cóż, będzie to dosłownie kopii i wklej tego, co mówiłem na swoim głównym kanale, tylko ze zmienioną formułą. Ale do rzeczy, mógł to być lepszy rok, ale nie był zły. Fakt faktem, w tym roku dałem dupy po całości, wypuszczając tylko 10 filmów przez cały rok. Ajajajajajajajaj, tych filmów zdecydowanie powinno być o wiele, o wiele, wiele więcej. No ale wtedy nie miałem tyle mleka, ile mam teraz. Czym jedynie mogę się pochwalić, że całkiem sporo shortsów wypuściłem w tym roku, ale ten temat może lepiej dla dobra ogółu przemilczmy. Oraz organizowałem 13 livestreamów, gdzie to oglądaliśmy coś. A więc można by powiedzieć, że nie licząc kilku tematów, które powinny być zrealizowane, a nie zostały, to źle ten rok wcale nie wypadł, prawdę mówiąc. Warto byłoby w takim razie poplanować, co zrobić na rok... 2024. Otóż wypadałoby jednak co jakiś czas, może raz w tygodniu, może dwa, wypuścić jeden film lub dwa. To myślę, że można byłoby wprowadzić w życie. Jedna transmisja na tydzień lub dwa brzmi jak plan. Bo wtedy można byłoby wejść w tę regularność i nie znikać pod pretekstem skończonego zapasu mleka. Znaczy, chodzi o to, że mleko serio mi się skończyło i przez to nagrywać nie mogłem. To logiczne, prawda? Co jakiś czas w przerwie między filmami, shortsy, aby była regularność. Ale też nie przesadzajmy z codziennym dodawaniem shortsów, ok? Może co drugi dzień. By był ten jeden dzień lub dwa, a może nawet trzy dni przerwy. Wiecie, na przykład taka środa, sobota, ewentualnie niedziela. Takie trzy dni, gdzie nic by się nie pojawiło, ale pojawiłby się na przykład, nie wiem, we wtorek lub w czwartek, shorts. W poniedziałek i w piątek, powiedzmy, film. I w sobotę, na przykład, livestream albo w niedzielę. Coś takiego. Taką mam mniej więcej koncepcję. Czy coś jeszcze w tym filmie chciałem poruszyć? Chyba nie. Miejmy nadzieję, że rok 2024 będzie przełomowy dla tego kanału. Nie skończy się tylko i wyłącznie na planach. Nic nie obiecuję, bo plany zmieniać się mogą non-stop. A więc jaki typ filmów będzie na Was czekał? Jaki typ shortsów? To pozostawię w tajemnicy. Szczęśliwego nowego roku, dużo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia i widzimy się w roku 2024. Elo.